Dzień dobry Państwu. Zapraszam Państwa do kolejnego odcinka. Dzisiaj naszym gościem będzie już zapowiadany kilka miesięcy temu profesor Grzegorz Kołodko. Będziemy rozmawiali o książce, którą również kilka miesięcy temu Państwu gorąco polecałam. No i rozmowa zapowiada się bardzo interesująca, chociaż czasu mamy mało, ponieważ pan profesor będzie się śpieszył, więc zobaczymy, czy starczy nam czasu na wszystkie pytania również od Państwa. No ale zachęcam do tej rozmowy i myślę, że warto zobaczyć. Czekam na Wasze komentarze, jednocześnie przypominając, że patronem naszego programu jest Fundacja FAIR, czyli Fundacja na Rzecz Uczciwej Bankowości. Zapraszam. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, choć jak pamiętam spotkaliśmy się na Festiwalu Książki Geopolitycznej, gdzie była również pana znakomita książka, którą ja już 2 miesiące temu przedstawiałam naszym widzom i polecałam. Dzisiaj dużo o nim będziemy mówili. Ale chciałam przypomnieć, że wtedy pan mnie bardzo starał się zniechęcić do tego, żeby ta rozmowa się odbyła, bo nie bardzo pan wierzy w YouTube'a, twierdząc, że właśnie czasami to ogląda kilkaset osób, a dużo czasu trzeba poświęcić. Także dziękuję, że pan zaufał i jednak jest pan dzisiaj naszym gościem. Dziękuję za zaproszenie. Kiedy czytałam i pana książkę, i pana polemiki, i artykuły dotyczące tego, co dzieje się teraz, ale w znacznie szerszym obrazie, jak pan to widzi, to zastanawiałam się, jak pan się czuje ze swoim właśnie takim realizmem, pragmatyzmem w czasach takiego emocjoholizmu medialno-politycznego. No, czuję się tak, jak się czuje człowiek będący w mniejszości. Może nie powiem, że osamotniony, ale zdziwiony trochę tą sytuacją, że tak wielu ludzi daje się tak łatwo zwieść manipulacjom politycznym, medialnym, tak łatwo daje wiarę pewnym uproszczeniom, tak prostym interpretacjom skomplikowanej rzeczywistości, że zatrąca to po prostu o prostactwo. Więc zastanawiam się, dlaczego tak jest i jak stawiać pytania. Bo to jest czas bardziej stawienia pytań niż udzielenia odpowiedzi. Mnie mój profesor uczył i jestem jemu za to wdzięczny, że czasami ważniejsze jest właściwe postawienie pytania, czy postawienie właściwego pytania, niż udzielenie pochopnej, wszechstronnej, kruchej, wątpliwej albo po prostu błędnej odpowiedzi. I dlatego czuję się tak, jakby miał obowiązek zabierać głos w tej całej wrzawie, wiedząc, że częstokroć jest to wbrew tak zwanemu głównemu strumieniowi, aczkolwiek ostatnio słyszałem określenia a propos tego mainstream, główny ściek. No tak, to jest trochę zatrącające, bardziej o ściek niż o strumień, który kojarzy się z wodą czystą i krystaliczną, a to częstokroć z brudem, kłamstwem, manipulacjami. I jak powiadam, ktoś mówi, że to jest absurd, a ja mówię, trzeba wiosłować pod górkę. Ja jestem przekonany zasadniczo co do swoich racji, co nie oznacza, że nie mam masy wątpliwości w bardzo wielu sprawach. I co nie oznacza, że czasami nie dochodzę do wniosku, że w tej czy innej sprawie też się myliłem. Natomiast słucham tych, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, czytam tych, którzy mają coś mądrego do napisania i jeśli to są poglądy, które są wbrew moim, to zastanawiam się po raz 5., 10., enty, kto ma rację, bo wiem, że nie zawsze ją mam, ale zanim coś powiem albo napiszę, to naprawdę staram się zgłębić zagadnienie i problem i tak też podchodzę do tego, co się dzieje obecnie w geopolityce i przez ten pryzmat patrzę na tą doraźność, bardzo smutną, tragiczną, niezwykle trudną, powiedziałbym, że coraz gorszą po rok już trwającej wojnie
u naszego wschodniego sąsiada, bo widzę to w szerszym kontekście. Staram się poruszać nie tylko po powierzchni zjawisk, ale zajrzeć, co jest pod spodem, głębiej, szerzej, w perspektywie historycznej, filozoficznej, antropologicznej, ekonomicznej, a nie tylko politycznej. I dlatego ta moja narracja jest na pewno inna niż to, co kiedyś może nazwalibyśmy gazetową, a teraz internetową czy medialną, bo media odgrywają potwornie istotną rolę, czasami dużo większą niż pieniądz, polityka czy siła militarna. I to też staram się w tej swojej narracji pokazać. Pana córka zajmuje się ekonomią behawioralną. A tak, widzę, tak, że wie Pani, tak? Tak, wiem i też czytałam wywiady z nią i też jakieś teksty. I to też wydało mi się bardzo interesujące, bo w Pana tej książce, jak Pan sam też w jednych z wywiadów mówił, że jest to książka mówiąca o styku różnych zjawisk i nie tylko zjawisk czystej ekonomii, której też jest dużo w tej książce, ale to jest książka również w jakiś sposób humanistyczna, książka geograficzna, książka kulturoznawcza, możemy właściwie powiedzieć książka o mechanizmach. I książka, która wydaje mi się, mimo że dotyczy pisana na prędce w jakiś sposób, bo już Pan uważał, że Pan zamknął jakiś rozdział pisząc tą książkę przedostatnią i że może jakiś Pan doda tylko jakiś aneks do niej, a jednak zdecydował się Pan na tę książkę, która dotyczy bardzo gorących wydarzeń, które się dzieją teraz, ale wydaje mi się, że to jest książka, po którą będzie można sięgnąć za 5 lat, za 10 lat i ona będzie pokazywała ciągle te same mechanizmy. Może ci główni gracze będą trochę zmienieni, choć nie sądzę. No, może tak w jakiś sposób, ale wydaje się, że powiedzmy za 10 lat ciągle tymi głównymi graczami będą Stany Zjednoczone, tak. Chiny, które coś tam się może będzie zmieniało, no i Rosja. I ten trójkąt, który tej zimnej wojny, która teraz drugiej zimnej wojny, jak Pan mówi i też mówią wiele innych osób, tej zimnej wojny, która trwa i tej wojny zastępczej, która w tej chwili odbywa się za naszą wschodnią granicą. Używa Pan właśnie tego też określenia proxy war i tutaj redaktor Hrabota, którego będziemy też, redaktor naczelny Rzeczpospolitej, będziemy też cytować i Panów polemikę. Też jego zarzut jest taki na przykład, że właśnie Pan reprezentuje ten nurt podobny jak Henry Kissinger, czyli taki realpolitik. I to jest zarzut i to też dla mnie jest nieprawdopodobne, że myślenie realne, pragmatyczne w czasach właśnie, jak to nazwałam, tego emocjoholizmu, nie jest to zresztą moje określenie, tylko określenie doktora filozofii praktykującego stoika, który właśnie mówi, że żyjemy w czasach emocjoholizmu i z homo sapiens staliśmy się homo, już teraz nie pamiętam, excitus, czyli ekscytujemy się czymś. I to już pozwala, że na tych emocjach, które coraz wyżej nas unoszą, czyli coraz dalej jesteśmy od tego, co jest realnością, rzeczywistością i tymi mechanizmami, które nami rządzą. Także książka, i to jeszcze raz chciałam Państwu potwierdzić, ta książka jest książką, która będzie aktualna za 5 lat, za dekadę, a może i dłużej. Też mam taką nadzieję, ale pożyjemy, zobaczymy. A to ciekawe, co Pani mówi, bo jeden moim zdaniem z wybitniejszych polskich publicystów, dziennikarzy, pan redaktor Mroziewicz, określił tę książkę jako książkę referencyjną. A więc taką, którą ludzie chcący wiedzieć, co i dlaczego się dzieje, na dobrą sprawę powinni mieć na półce i czasami do niej zajrzeć, żeby sobie jeszcze raz coś zweryfikować, sprawdzić, sięgnąć do faktów i do ich interpretacji. Druga moja refleksja a propos tego, co pani redaktor powiedziała, to jest tak, ja jestem bardzo heterodoksyjny, jestem bardzo wielowątkowy. Ja jestem z wykształcenia ekonomistą, ale ekonomię traktuję jednakże jako naukę bardziej humanistyczną niż ścisłą.
Niektórzy powiadają z przekąsem, a co to w ogóle za nauka, skoro bez przerwy mówicie, to zależy. Mam takiego trochę młodszego kolegę, kiedyś mojego doktoranta u nas na uczelni, o której mówią profesor, to zależy. Bo na każde pytanie to on odpowiada, to zależy i to jest tak trochę. Aczkolwiek tak nie jest w astronomii czy fizyce, ale może już na przykład w medycynie. No więc to zależy i po angielsku Amerykanie mówią sciences and economics, a więc są nauki ścisłe, jak my dodajemy, i ekonomia, która no niby tą nauką nie jest. No jednak jest, dlatego że tutaj chodzi o to, że ci z nas, którzy są uczonymi, bo trzeba od razu dodać, i to jest przykre, że część środowiska naukowego w naukach społecznych, w tym także w ekonomii, zachowuje się, wybaczy pani, jak część środowiska pani, to znaczy dziennikarskiego, medialnego, gdzie nie wszystkim chodzi o prawdę, o poznanie faktów i ich rzetelną, obiektywną interpretację, tylko często kto kogo, kto z kim, kto za ile, albo właśnie te emocje biorą górę nad racjonalnością. Natomiast jeśli traktować ekonomię jako wiedzę, jak ktoś potrafi ją rozwijać, staram się to w swojej pracy robić, wzbogacać o nowe wątki teoretyczne, tak jak w przypadku tego mojego tworzonego nowego pragmatyzmu, no to jest nauka. I teraz właśnie te styki. Otóż najciekawsze, co się dzieje w naszym życiu, naszym, indywidualnie, zbiorowo, społecznie, narodowo, cywilizacyjnie i międzynarodowo, jest na styku tym, czym zajmuje się psychologia, tym także psychologia w zarządzaniu albo ekonomia behawioralna, ekonomia, filozofia, historia, nauki społeczne rozmaite, antropologia. I moim zdaniem ekonomista nie potrafi wyjaśnić, nawet współcześnie, prawdziwych mechanizmów źródeł obecnej inflacji, która tak wszystkim nam, teraz mówię o nas, ludzkości, tak, choć w różnym stopniu, dociera. Bez analizy zachowań podmiotów gospodarczych, zwłaszcza ludności, ale także decydentów, przedsiębiorców czy polityków, ich motywacji, czym zajmuje się z kolei psychologia, albo dokładniej psychologia podejmowania decyzji. Trudno wyjaśnić to, co się dzieje, bo ani nie jest to takie, jak się niektórym wydaje proste, że rosnące ceny energii pchają koszty w górę, ani nie jest to też takie proste, jak się wydaje zwolennikom innej koncepcji, że nadmierne dochody, które trafiły do ludności w czasie walki z pandemią i dodatkowy strumień popytu ciągnie ceny w górę. Te dwa czynniki mają najważniejsze znaczenie, ale jeszcze jest ten właśnie trzeci, psychologiczny, mniej rozpoznany, oczekiwanie inflacyjne. Wobec tego, żeby wyjaśnić, co i dlaczego się dzieje, także wokół tego paskudnego, tragicznego konfliktu na Ukrainie po haniebnej napaści Rosji, to wymaga wieloaspektowej, wielopłaszczyznowej, interdyscyplinarnej analizy. Oczywiście teraz się wszyscy na wszystkim znają, prawie wszyscy na prawie wszystkim, każdy wie, który czołg jest lepszy od którego, który myśliwiec, prawda, jest lepszy i tak dalej. Już nawet na chałubicach się znamy, choć jeszcze wielu nie potrafi chałubicy pewnie od armaty odróżnić. Ja w tych sprawach specjalistą nie jestem, ale też się przyglądam tym aspektom tej rzeczywistości, ale staram się pokazać inne, związane właśnie z obecną fazą zmian geopolitycznych, z obecną fazą zimnej wojny, którą tak już od wielu lat nazywam drugą zimną wojną, pokazując, kto w związku z jakimi sprzecznościami czy preferencjami ideowymi, ale również interesownymi, tę wojnę komu wypowiedział. Bo my, pani redaktor, pewnie także i my dwoje, ale my i nasi widzowie, słuchacze, goście, my się różnimy. My się różnimy poglądami, ale te różnice biorą się z tego, że my mamy różne systemy wartości. Co jest dobre, a co jest bardzo dobre, a co jest wspaniałe, a co jest beznadziejne, podłe czy złe, to na ten temat są bardzo różne oceny, gdzie znowu psychologia powie nam więcej niż ekonomia. Czasami więcej jest gorzej, a nie lepiej. Czasami szybciej jest gorzej, czasami dłużej oznacza lepiej. To są wszystko bardzo względne rzeczy, które zależą od tego, gdzie kto jest usadowiony w tym wielkim starciu systemu wartości idei, ale są także interesy. Pan interesy. Właśnie mówi o ktoś chce zarobić, chcemy mieć pracę, chcemy mieć wyższy standard życia, a jeszcze lepiej, żebyśmy mieli wyższe dochody przy krótszym okresie pracy albo łatwiejszym dojeździe do
i z pracy, co dzisiaj jest w wielu miejscach tego wędrującego świata bardzo dotkliwe. I czasami dochodzi do takiej sprzeczności interesów, że nauka nie potrafi ich istoty na czas wyjaśnić i zaproponować, przechodząc od strony opisowej do strony postulatywnej, a polityka nie potrafi tak oddziaływać, żeby sytuacji konfliktogennych, a więc grożących konfliktem, nie dopuścić do przemiany tych sytuacji w sytuacje konfliktowe, a już najgorsze to się może stać, konfliktów militarnych, gdzie jedni ludzie strzelają, bombardują, mordują, zabijają innych, a inni przyglądają się temu i uważają, że tak dalej być nie może, ale jak dobrze się przyjrzeć, co myślą i co robią, to na dobrą sprawę działają tak, że akurat tak dalej będzie. Tych ludzi zginie jeszcze więcej. To jest tylko jeden z konfliktów, o których tu pani wspomniała, ten na Ukrainie, ale ludzi w walkach zbrojnych w ostatnich kilku latach ginie dużo i coraz więcej w porównaniu do okresu, który był zupełnie niezły. Mówię o latach 90. i o w zasadzie pierwszych dwóch dekadach jeszcze 30 dni wieku. Bez wojny, które miało być niby. No tak, ale teraz mamy te konflikty, niestety. No i my rozmawiamy akurat w pierwszą rocznicę najazdu Rosji na Ukrainę. I niestety, dzisiaj już wiem, tak sądzę, a to jest taka właśnie wiara, czy wiedza do przodu, więc obym się pomylił. Ale obawiam się, że za rok będzie obchodzona druga rocznica tej wojny, a potem może następne, dlatego że do tej pory żadna ze stron nie wykazuje woli i determinacji politycznej, aby ten konflikt zakończyć jak najszybciej, uwzględniając interesy i oczekiwania, czasami trudne do zaakceptowania, czy więc wydaje się niemożliwe do zaakceptowania, ale na tym polega kompromis, że trzeba trochę ustąpić, nawet jeśli ten ktoś, kto jest naszym przeciwnikiem, nie ma racji, jeśli cena za nieustępliwość polega na tym, że giną setki, tysiące, setki tysięcy, oby nie miliony ludzi. Tak. I teraz pozwolę sobie przeczytać tutaj pierwszą stronę Rzeczpospolitej dzisiejszej. I rok strasznej wojny Bogusława Chraboty, tekst i ostatni akapit, jeśli pan profesor pozwoli i państwo. Myślę, że to dotyka tego wszystkiego, o czym mówiliśmy i jest bardzo wyraźne. Ostatni akapit nazywa się, z takim lidem jest: Moskwa musi przegrać. Dlatego, choćby nas to wiele kosztowało, Moskwa musi tę wojnę przegrać, zwrócić okupowane tereny, oddać okradzionych ludzi, zapłacić wojenne reparacje. Świat musi osądzić zbrodniarzy. Oto będzie toczyć się ta wojna przez kolejne miesiące, a może i lata, aż do osiągnięcia tych celów. Albo opamiętania, bo i w takie rzeczy należy wierzyć, rzecząc tego Rosjanom. O jednej jednak sprawie prawnej ich zapewnić. Nie oddamy Ukrainy, będziemy z nią na dobre i na złe. No jest to pogląd nieodosobniony. Powiedziałbym, on jest teraz dominujący. W tej części świata... Jak wzniosły niesamowicie właśnie, jak na emocje działający. No więc pani redaktor to powiedziała, ale ja też uważam, że on jest bardziej podszyty emocjami niż apel racjonalnością. Otóż ja wołam o więcej racjonalności. Tak, pomyliłem się, nie ja jeden. Wczoraj czytałem, że wieloletni korespondent, człowiek naprawdę wiedzący, co w trawie piszczy, BBC w Moskwie, Steve Rosenberg, przeprasza swoich słuchaczy, czytelników, że pomylił się, bo on też twierdził, że nie będzie najazdu Rosji na Ukrainę. Były premier Wielkiej Brytanii, Johnson, mówił, że to jest blef, co robi Putin. Tak, ja jestem po stronie realpolityki. Jeśli pan redaktor Chrabota i inni wymieniają moje poglądy w tej samej półce, co a to wybitnego męża stanu Kissingera, a to wybitnego amerykańskiego politologa Mearsmeyera, to ja jestem z nimi. I teraz, jeśli słyszę tego typu poglądy, to obawiam się, że przez jakiś czas rzeczywistość może podążać w tym kierunku, ale potwornym kosztem, i może nie zrealizować tego celu, który tam jest zdeklarowany. To znaczy
zmiażdżenie Rosji, pokonanie jej, rzucenie jej na kolana i po to, żeby odzyskać wszystkie te terytoria, tereny, które w sposób niegodziwy, co chcę wyraźnie też podkreślić, i tu nie jestem oryginalny, zawłaszczyła Rosja. Ale to oznacza łącznie z Krymem. Przy czym teraz trzeba byłoby pójść, wrócić do dyskusji, tutaj musi pani historyków zaprosić i geografów, a nie ekonomistów i koleżanki, kolegów dziennikarzy, publicystów, komentatorów. Skąd się ten problem wziął? On ma pewne swoje korzenie historyczne, o tym też pisze. Na dobrą sprawę, tak ten konflikt najpotworniejszy i również najdroższy w sensie strat humanitarnych, ale również ekonomicznych, a będą jeszcze większe. I takie wołanie, że my im pokażemy, my ich zdepczemy do końca, a Moskwa musi przegrać, te koszty jeszcze bardziej zwielokrotni. Ale pokazuje, że to jest konsekwencja tego, że Związek Radziecki lat temu, już ponad 30 lekko, rozpadł się w zasadzie w sposób pokojowy. No może warto teraz przypomnieć, że były pewne starcia, niewiele było ofiar na szczęście, na pograniczu Ukrainy i Mołdowy w tak zwanym Transnistrze, co teraz znowu jest w wiadomościach ze względu na napiętą sytuację w samozwańczej, niepodległej Transnistrii, która jest częścią z punktu widzenia prawa międzynarodowego niepodległej byłej Republiki Radzieckiej Mołdawii. Jakiś czas temu, i to bardzo ciekawe, wtedy kiedy odbywało się spotkanie ugrupowania środkowoazjatyckiego z udziałem także prezydenta Putina, doszło do starć, w których zginęło około 150, jeśli dobrze pamiętam, po obu stronach żołnierzy Kirgistanu i Tadżykistanu. To w sposób ewidentny było sprowokowane, nie zostało wyjaśnione przez kogo. Byłem niedawno, ponad rok temu, także w Górskim Karabachu i sam widziałem posterunek z powiewającą flagą rosyjską, gdzie akurat rosyjskie wojska pełnią funkcję rozjemczą pomiędzy walczącymi z sobą, też zabijającymi niestety od lat, od czasu do czasu, Azerami i Ormianami, Azerbejdżanem i Armenią. To są skutki rozpadu Związku Radzieckiego i to było wielkie osiągnięcie przed 30 laty, że udało im się to zrobić bez wojny. Niestety teraz mamy echo w postaci tego starcia, tamtego konfliktu, czy tej wojny. Ale ktoś inny jeszcze zwrócił mi uwagę na to, po lekturze tej książki, że ja tego tam nie zaznaczyłem, że tak na dobrą sprawę tej Rosji stała się jakaś niesprawiedliwość, dlatego że pewne części, które stały się po rozpadzie Związku Radzieckiego częściami innych niepodległych państw, historycznie kiedyś były częścią Rosji. I to na przykład również Moskwa twierdzi odnośnie do kawałka czy całego Donbasu albo Krymu. To jest bardzo skomplikowana sprawa, bo Krym do roku tam wczesnego 60, 60 lat temu jeszcze, czy nieco ponad 60, był częścią tak zwanej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej, a nie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Tylko wtedy, kiedy Chruszczow przesunął ten Krym po politycznej mapie w ramach Związku Radzieckiego, wydawało się, że to nie jest żaden problem, bo Związek Radziecki miał trwać wiecznie. Wobec tego bardzo jest to smutne, to jest tragiczne. Takich przypadków w historii mieliśmy wiele, ale tu dzieje się historia, że w sposób tak brutalny, wskutek koszmarnego błędu, bo to jest błąd, za który Moskwa, Rosja, Rosjanie zapłacą wielką cenę. Nie tylko Putin, kiedy już będzie wywieziony na śmietnik historii, bo jego postępek jest haniebny i wymaga największego potępienia. Ale to nie zwalnia nas z tego, żebyśmy się wysilili i zrozumieli, mechanizm. Jakie błędy w myśleniu tego człowieka do tego doprowadziły? Dlaczego on ma takie poparcie wśród wielu szeregów elit politycznych, intelektualnych, naukowych, kulturowych, biznesowych w swojej Rosji? Bo jak się przygląda ktoś, choć trudno się przyglądać teraz, to jest w Rosji, bo my nie wiemy. Nam tam nie wolno jeździć, im tu nie wolno przyjeżdżać. Znowu wiemy to, czym karmią nas media. Trzeba bardzo uważać, bo opowiadam się, że jest w tym więcej nieprawdy niż prawdy, co się tam naprawdę dzieje, ale z moich kontaktów z Rosjanami, bardzo mam ich teraz niewiele i tylko online, to tam są dwa ekstrema, bardzo wąskie. Ludzie, którzy są zdecydowani za tym, co robi Kreml i Putin i z nimi na pewno nam nie po drodze, na pewno nie mnie nie po drodze
I tacy, którzy są zdecydowanie przeciwni i mają tę odwagę jeszcze powiedzieć, bo niektórzy są przeciwni, ale się boją, podobnie jak u nas, w naszej Polsce. Są ludzie, którzy są przeciwko tej nawałnicy prowojennej, tak. A nie oddamy ani pięści, chociażby kamień na kamieniu nie zostanie, ale Moskwa musi przegrać. Ale ja często słyszę, panie profesorze, to jak pan to napisał, mówię, ja się z panem zgadzam, gratuluję panu odwagi. Częściej słyszę, że ktoś mi gratuluje odwagi niż mądrości, a ja nie chcę być odważny, ja po prostu staram się mieć rację, próbując zrozumieć, co i dlaczego się dzieje. Wobec tego, potępiając, bez zastrzeżeń, to jest niewybaczalne, co zrobiła putinowska Rosja, autokratyczny reżim kremlowski. To jest jedno stwierdzenie. Drugie, czy musiało do tego dojść? Pokazuje, że wcale nie musiało. I tu zgadzam się z Kissingerem i z innymi zwolennikami tzw. realpolitik. Trzeba było z Rosjanami rozmawiać i w pewnych sprawach być może im ustąpić, a przynajmniej ich wysłuchać, a nie powtarzać tego amerykańskiego "this is no starter". To jest, w ogóle nie ma o czym mówić. Jak nie ma o czym mówić, to ktoś może popełnić taki błąd, jaki popełnił Putin, Kreml i Rosja rok temu. Jest o czym mówić. I teraz jest drugie wielkie pytanie. No minął już rok tego konfliktu militarnego. Zginęły dziesiątki tysięcy ludzi. Dokładnie nie wiemy ile, bo obie strony trzymają to w tajemnicy. W tym zginęło kilkadziesiąt co najmniej, moim zdaniem. Zupełnie Bogu winnych cywilów. Mówię zupełnie Bogu winnych, bo wielu żołnierzy, którzy zginęło po obu stronach, to są też Bogu winni ludzie. Oni wcale nie są awanturnikami, którzy chcą strzelać do swoich rówieśników, częstokroć mówiących w tym samym języku, tylko po prostu zostali zmuszeni, zostali wysłani na front, gdzie, a tam już, tam już się rodzi nienawiść, bo został ranny albo zabity. A ile tam jest rodzin? Kolega, znajomy. To są po prostu wielkie dramaty. I jak słyszę, że Rosja musi przegrać, wszystko co zabrała musi oddać bez względu na koszty, to znaczy, że ten ktoś mówi, nawet jeśli zginie milion ludzi. Otóż ja mówię, nie. To nie jest warte tego, że zginie następny milion ludzi. Uważam, że to w ogóle nie jest warte tego, że zginie kilkanaście tysięcy ludzi. Tylko teraz jest pytanie, jak wyjść z tego amoku, bo jest to pewien amok już teraz w naszej części świata, nie zimnowojenny, a wręcz wojenny. No my jesteśmy częścią już tej wojny, w sensie takiej, że ponosimy koszty finansowe, koszty gospodarcze, ale także koszty kulturowo-psychiczne. Nas to obciąża. Potraciliśmy przyjaciół, nie rozmawiamy, nie potrafimy szukać płaszczyzn porozumienia w pewnych sferach. Sytuacja się pogarsza i jeśli słyszę wypowiedź, ja wiem, wybitnego jednego czy drugiego polityka, wczoraj bodajże minister obrony Wielkiej Brytanii powiedział, że ten konflikt na pewno potrwa jeszcze rok. Na razie wszystko idzie w tym kierunku, żeby on potrwał jeszcze wiele lat. A ja pokazuję też w swoim myśleniu, komu to się opłaca. Właśnie, kto zyskuje? Dlatego, że niektórym to się po prostu bardzo opłaca. I im tylko o to chodzi, a reszta jest blichtrem. Ich nie obchodzą Ukraińcy, ich nie obchodzi demokracja, ich obchodzi w tym momencie albo ich chore idee, z mojego punktu widzenia, albo po prostu interes, biznes, pieniądze. Mówiąc wielkimi skrótami, najlepszy biznes to jest obecnie dla dwóch sektorów, czy dla dwóch fragmentów gospodarki, po wszystkich stronach, ale wiadomo gdzie przede wszystkim. I to gdzie przede wszystkim, to od razu dodam, to jest USA. To jest kompleks militarno-przemysłowy, przed którym przestrzegał już amerykański prezydent generał, człowiek wojska, który walczył w II wojnie światowej, Eisenhower. On przestrzegał przed tym kompleksem, nie tylko on. A drugi wielki kompleks to jest energetyczny. Zarabiają takie krocie, w sposób tak łatwy, że tego by żaden ekonomista nie wymyślił, żeby zrobić taki interes. British Petroleum przykładowo ogłosił swoje zyski za rok 2022. Największe w historii tego koncernu, która liczy już ponad 100 lat. I wcale się więcej nie wysilił, tylko po prostu więcej ludzi zginęło na tym wędrującym świecie. Zresztą nie tylko w konflikcie ukraińskim, bo pokazuje, że są gorsze w sensie humanitarnym konflikty, jak chociażby na przykład ten w Jemenie czy w Etiopii, gdzie jedni z drugimi w tej Etiopii potrafili się dogadać i rozmawiają z sobą i rozwiązują konflikt w sposób pokojowy.
A nie mówią, że będą walczyć tak długo, aż a to ci w Mekele, a to ci w Addis Abebie przegrają, że trzeba ich zniszczyć. Dlatego, że wtedy zginęłoby jeszcze następne setki tysięcy ludzi, a oni tego nie chcą. Oni zachowują się w tej Afryce rozsądniej niż w tej Europie. Też jest to u Pana w książce, tutaj łatwiej mi było znaleźć w tygodniku Przegląd, gdzie są fragmenty. I tu bardzo coś znamiennego, to o czym mówimy i o tych interesach, co się opłaca i właśnie pewnym, kto tu jest cynikiem, czy właśnie ci od Realpolitik, czy ci, którzy... No właśnie, i tutaj Pan cytuje słowa Madeleine Albright, wtedy, która była dla 60 Minutes, i teraz już tu znajduję. I gdy po narzuceniu na Irak sankcji amerykańskich po wojnie w Zatoce Perskiej w 1991 roku zapytano ją, była wtedy ambasadorem USA w ONZ, że w ich następstwie 500 000 irackich dzieci zmarło, czy taka cena była tego warta? I odrzekła, myślę, że to bardzo trudny wybór, ale cena jest tego warta. Tak, to jest, Przegląd cytuje fragment książki, bo od razu zajmuje swoje stanowisko. Nie, nie, panie redaktor, to nie było tego warte. No. Zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy widzimy, co w tym Iraku jest. Ta cała afera w Iraku, w której niestety uczestniczyliśmy, będąc oczywiście mniejszym bratem nowego wielkiego brata Stanów Zjednoczonych, który zaatakował Irak, no głównie razem z innym wielkim przyjacielem, to znowu są dwa najbardziej aktywne proukraińskie w sensie militarno-politycznym i antyrosyjskie w sensie swojej retoryki obok Polski kraje, USA i Wielka Brytania. Wtedy zaatakowano przecież Irak pod fałszywym, kłamliwym, lansowanym przez media i klapanym przez polityków także niektórych w Polsce oskarżeniem, że Hussein dysponuje bronią masowego rażenia, którą może użyć. To inny argument, ale że tak powiem ta sama tonacja tej paskudnej muzyki, jaką słyszymy wtedy. A to, co powiedziała pani Albright, jest po prostu obrzydliwe, a ja ją rozumiem. Ona była graczem po niewłaściwej stronie. No mogłaby posypać sobie głowę popiołem i walnąć ze swoje piersi i powiedzieć, wstyd mi, myliłam się, żałuję tego, że byłam wtedy znaczącym politykiem tej formacji tamtej amerykańskiej w tamtym czasie, ale żeby powiedzieć nawet coś takiego, to trzeba mieć odwagę ex post, a dużo trudniej jest ją mieć zawczasu. Otóż ja nie chcę, żeby za lat 5, 15 albo może i 50, jak ktoś jest bardzo młody, ktoś powiedział coś podobnego a propos konfliktu na Ukrainie i powiedział, zginęło w tamtych walkach, które trwały przez ileś lat z 20, wtedy już będziemy wiedzieć, wiele tysięcy dzieci ukraińskich, ale także dzieci rosyjskich, tych mieszkańców Ukrainy, którzy uważali siebie, dali, uważają siebie za Rosjan. Proszę pamiętać, że tam 30% ludności mówi w języku rosyjskim, a ale około rodziny mieszane są 15-18 uważa, że są Rosjanami. A w niektórych miastach Donbasu praktycznie cała ludność to była, jest, jeśli jeszcze tam została ludność rosyjska. I w wielu miejscach ten język rosyjski był językiem domowym, językiem ojczystym, językiem rodziny i szkoły. I w ramach ukraińskiego nacjonalizmu, który znowu trzeba zrozumieć, ale ja go rozumiem, tylko ja go potępiam, represjonowano język rosyjski. Odpowiednik ich Trybunału Konstytucyjnego przyjął parę lat przed tą paskudną wojną uchwałę podjął taką, że ustawa Wierchownej Rady, czyli Parlamentu Ukraińskiego, która stwierdzała, że w tych regionach, gdzie co najmniej 10% ludności deklaruje język rosyjski jako swój pierwszy, ten język ma być drugim oficjalnym, że ona jest niekonstytucyjna. Jakaż niekonstytucyjna? To było represjonowanie języka rosyjskiego pod wpływem nacjonalizmu ukraińskiego, co nie mogło być po prostu tolerowane, aczkolwiek nie powinno prowadzić do wojny. Przez tych Ukraińców, obywateli Ukrainy, którzy uważali się za Rosjan. Ja podaję też w książce przykłady takie,
Byłem niedawno, jechałem do Juraty. Jak się dojeżdża do Juraty, to już i w Pucku, i w Chałupach są nazwy nie tylko po polsku, ale po kaszubsku, bo my honorujemy to, że tam jest mniejszość, czy to kulturowa, czy to etniczna, czy to jest gwara, czy to jest język. Fachowcy znowu od lingwistyki na ten temat tak dyskutują. Mm-hmm. Podobnie jest na niektórych miejscowościach na pograniczu, w Dolnym Śląsku, czy bliżej granicy z Białorusią, albo z Litwą. Pokazuje przykład Helsinek w Finlandii. W Finlandii tylko 4% ludności deklaruje się jako Szwedzi, ale jest ustawowy obowiązek, że na ulicach w Helsinkach nazwy są dwujęzyczne i nikomu to nie przeszkadza. To ma służyć porozumieniu, a nie sianiu nienawiści. Wobec tego nie chciałbym, żeby ktoś zapytany kiedyś, pytając kiedyś kogoś takiego jak pani Albright po tej czy po tamtej stronie, powiedział, że no tak, to było tego warte, bo to nie jest tego warte, dlatego że ten niezwykle złożony problem ma rozwiązanie nieśmiercionośne. Tego rozwiązania trzeba szukać. Jeśli my nawet jeszcze go dokładnie nie widzimy, no to trzeba tym bardziej się wysilić i zobaczyć, jak można ten konflikt skończyć, bo on się kiedyś skończy przy jak najmniejszej ilości ofiar rannych, zabitych, zmarłych i zrujnowanych ludzkich życiorysów i zrujnowanego majątku. Ja nie bez kozery powiedziałam o tym, że będą walczyć tak długo, że już kamień na kamieniu nie zostanie. W końcu będą zgliszcza. Jak się ktoś pyta, a kto zapłaci za odbudowę Ukrainy, to ja też powiadam. Za odbudowę Mariupola zapłacą ci, którzy tam, do kogo Mariupol będzie należał po wojnie. Według tego, co pani zacytowała, on musi należeć bez względu na to, ile ludzi jeszcze zginie, do Ukrainy. To wtedy Ukraina będzie go odbudowywała. A jeśli on pozostanie, tak jak został zdobyty, w niechlubnej wojnie, za którą raz jeszcze potępiam Rosję i Putina, po stronie rosyjskiej, to jest ich zmartwienie, za co to odbudować. A przy okazji tworzymy sobie pewne iluzje i robią to tak, że jak się okazuje poważni, no myślałem, że poważni politycy, ekonomiści, publicyści, że za to wszystko zapłaci Rosja. To nie jest sytuacja taka, jaka była po I wojnie światowej czy po II, że zmusiło się przegranego do podpisania bezwarunkowego aktu kapitulacji, a potem się wymierzyło reparacje wojenne. Chyba że ktoś, pani taki pogląd cytuje, wierzy, że to jest możliwe. Ja sądzę, że to jest niemożliwe i nawet sobie nie chcę tego wyobrażać, jak to umożliwić, dlatego że musiałoby to się dokonać kosztem koszmarnym, już teraz idące w miliony istnień ludzkich i w setki bilionów strat materialnych. I nie chcę porównywać tego z pewnymi tragicznymi epizodami z przeszłości, bo to wszystko jest do uniknięcia. Tak jak na przykład 1,5 roku temu ta wojna była do uniknięcia, tak teraz jest do uniknięcia jej wielka eskalacja. Ale jednak polityka zmierza do tego, żeby to eskalowało. W tym także polska polityka. I dlatego to, co ja mówię, od tego pani zaczęła, jak ja się czuję, to jest niepopularne. Niektórzy przestrzegają mnie, żebym nic nie mówił, inni mi mówią, żebym się zamknął. A ja uważam, że jeśli ktoś ma jakieś argumenty na rzecz swojej prawdy, albo ma pewne wątpliwości co do tego, co inni uważają za prawdę, to trzeba o tym dyskutować. Jeśli słyszę, że ta książka oczy otwiera, tak, taka była moja intencja jako autora, żeby jak najwięcej z Państwa, z nas miało szeroko otwarte oczy i niech każdy sam zobaczy, co widać. Przecież ludzie są myślący, tylko że my nie mamy czasu analizować wszystkiego. My czerpiemy informacje takie, jakie nam się podaje, częstokroć właśnie bardzo mocno dosmaczone tymi emocjami i tu jest coraz więcej emocji, a coraz mniej rozsądku, racjonalności. Jeśli ktoś słuchał przemówienia prezydenta Bidena w Warszawie, to przecież było to bardzo emocjonalne i powiedział mnie bardzo racjonalne wystąpienie. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale ktoś mi powiedział, że pan prezes Kaczyński powiedział o tym wystąpieniu. On nic ciekawego nie powiedział, czy nic nowego nie powiedział. Rzadko się zgadzam chyba z panem Kaczyńskim, choć nie znam jego poglądów wielu spraw, ale akurat co do tego, to bym się zgodził. Rzucanie ileś razy freedom i ta wolność, która tutaj w tym kontekście tyle razy powtarzana i też Stany Zjednoczone, które cały czas chodzą w tej koronie tego kraju, który
broni wolności na świecie, tak jakby nie miał jakby odpowiedzialności za wszystkie wojny. Redaktor, przenieśmy się może w inny kraniec świata. Ja niedawno znowu wróciłem z Afryki. Spenetrowałem już w tej fascynującej Afryce ponad 40 państw. Otóż w bardzo znaczącym kraju, który jest zaliczany do tej piątki, gdzie jest i Rosja, i Chiny, i Indie, których pani nie wymieniła, ale także Brazylia, gdzie na szczęście wygrał Lula z koszmarnym prezydentem Bolsonaro, tym brazylijskim Trumpem, Południowa Afryka. I tam powiedziano, że oni mają już dosyć tego pouczania przez tych zwolenników fałszywych, zwolenników hipokrytów demokratycznego kapitalizmu Zachodu, który jak trzeba było, to im nie pomagał w sytuacji, kiedy na przykład inne państwa, dawniej Związek Radziecki, a potem Rosja czy Chiny, im pomagały. Co zresztą widzieliśmy także w tych dniach rocznicowych, kiedy rezolucja w Stanach Zjednoczonych, no z jednej strony została potępiająca Rosję, wzywająca do zaprzestania agresji, została poparta bodajże przez 141 państw. No dobrze, ale inni podkreślają, że przez ponad 40 nie została poparta. 1/3 ludności świata mieszka w państwach, które nie potępiły rosyjskiej agresji. Trzeba też zadać sobie pytanie, dlaczego. A ktoś powie, albo oni nie wiedzą, na czym polega brutalność tego niecnego najazdu i tak dalej. Tak, tam też są media, w wielu tych państwach te media są, wcale nie są zależne. Ale dlaczego mówię tej południowej Afryce? Bo oni, że ten konflikt, ta wielka dyskusja to nie jest między demokracją a autorytaryzmem czy autokracją, tylko pomiędzy z jednej strony systemami autorytarnymi, a z drugiej hipokryzją. Otóż jest tyle hipokryzji w tej amerykańskiej retoryce o tej wolności, o tej sprawiedliwości, o tych prawach człowieka, że ja się czasami dziwię, jak ludzie światli, inteligenci mogą to kupować. W innej książce poprzedniej, Świat w matni, wyliczam kilkanaście przykładów, kiedy przy pomocy amerykańskich służb specjalnych, tego słynnego CIA, obalano demokratycznie wybrane rządy w różnych częściach tego świata, demokratycznie wybrane rządy. Bo ich polityka była nie na rękę amerykańskiej polityce, tak jak ją tam rządząca klasa polityczna rozumie. I podobnie jest tym razem. O tym też mówię. Tu trwa zimna wojna. I ten konflikt, koszmarny najazd Rosji na Ukrainę, on tym Amerykanom, tym konserwatystom amerykańskim, tym hipokrytom amerykańskim i także brytyjskim, a także niektórym polskim i jeszcze paru innym, jakby spadł po prostu z nieba. Teraz mają naprawdę, bo to jest poważny argument, kolosalny argument, żeby stłamsić tą Rosję. Oni tego nie kryją. Powiedział to Biden w Warszawie. Powtórzono to dzisiaj, słyszałem. It will take as long as it takes. Ma trwać tak długo, jak trzeba. No właśnie, tak długo, jak trzeba. Jak długo, jak trzeba. Im dłużej, tym lepiej, bo to jest bardzo dobry interes dla koncernów militarno-przemysłowych i energetycznych. Amerykański sekretarz obrony, czyli minister obrony, kiedyś ministrowie obrony nazywali się ministrami wojny. Teraz wszędzie nazywają się ministrami obrony, także w tych krajach, które zaczynają wojny. Powiedział, że trzeba Rosję tak osłabić walką zbrojną, żeby nigdy już nie była w stanie zrobić tego, co zrobiła. Ja też bym chciał, żeby nigdy ona, ani inny kraj nie był w stanie zrobić czegoś podobnego, tylko żeby osłabić Rosję, tak żeby ona nie była w stanie czegoś takiego zrobić, to naprawdę wymaga wielu lat. I też pokazuje to od strony sankcji ekonomicznych. Ja nie krytykuję sankcji jako takich. Już dziś powiedziałem, czy pani cytowała ten pogląd. Nie można było ich nie nałożyć. One teraz są już, kolejna fala idzie. Teraz G7, ta grupa państw najbardziej niby rozwiniętych, bo są także niektóre bardziej już rozwinięte niż na przykład Kanada, która tam jest, zbiera swoich ekspertów, żeby wypatrzyli, jakie są luki w tych sankcjach, które Rosja bardzo umiejętnie omija i jakoś miała paść już w tym pierwszym roku sankcji na ekonomiczne, gospodarcze kolana, a wychodzi z tego tak obronną ręką, że na przykład ten rubel rosyjski lepiej w ciągu tego roku wojny spisywał się niż polski złoty, że Polska ma dużo gorszą sytuację, jeśli chodzi o nasz budżet, niż na przykład Rosja. Bardzo różnie te elementy tych sankcji działają, ale one szkodzą Rosji i one szkodzą Rosjanom. Tylko to wymaga też czasu, żeby to było skuteczne, żeby to było odczuwalne. Wobec tego to musi trwać.
Dwa lata mogą nie starczyć, 3 lata mogą nie starczyć, 5 lat może nie starczyć, ale koniec końców Rosjanie coraz więcej, Rosjan będzie pytało, kto jest winien niedostatecznie szybkiego poprawiania się, bądź pogarszania odczuwalnego naszej sytuacji gospodarczej, naszej sytuacji kulturowej, że nie możemy, ja wiem, pójść na łyżniki, nie wysłuchiwać Putina, tylko bijąc na koncercie, albo oglądać Hollywood w naszych kinach, czy też wsuwać tego hamburgera pod nazwą Wkusno i Toczka, a nie McDonald's, jakby była to jakaś różnica. Przy okazji, panie redaktor, nie wiem, czy ktoś na to zwrócił uwagę, bo mnie to śmieszy, to jest chyba jedyny moment, kiedy można się uśmiechnąć. Starbucks. Tam tylko Bucks skreślono. Nawet ten symbol tej sieci wygląda bardzo podobnie do tego Starbucksa i w środku jest wszystko tak, jak było. Ale amerykańska firma tym razem, to nie jest żadna potęga, to nie jest kompleks militarny ani energetyczny, już nie czerpie z tego swoich zysków tylko za to, że zrobiła franczyzę i opanowała świat. Ale z czasem, znowu mówiąc na serio, te dotkliwości ekonomiczne wynikające z sankcji będą coraz bardziej przez Rosjan od Kaliningradu do Władywostoku, od Morza Czarnego do Kamczatki odczuwalne i jest tam rozdział u mnie, ze znakiem zapytania, tytuł, przeciwko komu obróci się gniew ludu. Ja bym chciał, żeby jak najszybciej obrócił się przeciwko sprawcy tego nieszczęścia, reżimu Putina, Kremlowi. Ale na razie nie obraca się. Na razie większość albo otumaniona, albo nie wiedząca, co się dzieje, popiera swojego, uważają oni, jak było, tak było, ale niby demokratycznie wybranego prezydenta. Wobec tego, co proponuje, oprócz tego, żeby zawiesić działania zbrojne i przystąpić do negocjacji, znaleźć dyplomatów klasy światowej, którzy poprowadzą te negocjacje, tu przestać się zabijać, ale tam dokręcić śrubę. Tamtych sankcji nie rozluźniać tak długo, jak się wycofa Rosja z wszystkiego, czego żąda Kijów, tylko tak długo, aż dojdzie do porozumienia pomiędzy Kijowem a Moskwą. Bo Kijów też z czasem może dojść do wniosku, że to nie jest warte życia kilku milionów Ukraińców, żeby odzyskiwać jakieś części Donbasu czy innego utraconego terytorium. Zwłaszcza, jeśli ludność tam żyjąca woli być częścią Rosji. A przynajmniej ta, która tam żyła, zanim doszło do tej wojny. Bo jak wybuchła wojna, to wiele osób stamtąd albo zostało przemieszczonych, albo sami stamtąd uciekli, wyjechali, albo zostali wypędzeni. W tym także niektórzy do nas, do naszej Polski, bo gościmy ich tutaj pewnie nie mniej jak 1,5 miliona. Panie profesorze, nawiązał pan do tego, jak zaczęliśmy naszą rozmowę i że czuje się pan osamotniony i również powiedział pan, że chwalą pana za odwagę, a nawet nie za mądrość tej książki, ale też innych wypowiedzi wokół tego tematu. Ale rzeczywiście tu jest to kwestia odwagi, ponieważ pewne narracje takie, które właśnie pan przedstawia, też są przedstawiane i te osoby, mimo że też potępiają agresję Rosji, no już właściwie na razie panu się zarzuca delikatnie tylko to, że właśnie no realpolitik jest za bardzo pragmatycznie, a trzeba jednak też do tego jakoś podejść emocjonalnie i ideologicznie. Ale za chwilę, mimo pana wielokrotnych stwierdzeń, że pan potępia tę agresję, że pan sprzyja interesom Rosji. I to jest odwaga. To też jeden z moich gości, który stracił niedawno posadę na jednym z uniwersytetów właśnie za głoszenie prorosyjskich rzeczy. On rzeczywiście dalej się posuwa niż pan, ale też zdecydowanie mówi o pewnym pragmatyzmie. I jeśli pan właśnie, więc może jakby ta odwaga, jakby też przeczytałam, że pan stara się wytłumaczyć słowa papieża, które spotkały się z takim oburzeniem dotyczące NATO i pan starał się wytłumaczyć całą narrację Franciszka, że no ona jest logiczna i jeżeli się popatrzy na nią, co się działo przez ostatnie lata, to można te słowa usprawiedliwić. A pamiętamy te słowa, kiedy one zostały wypowiedziane i potem jeszcze tłumaczone z włoskiego jako szczekanie, ujadanie na to, więc to już w ogóle, że już właśnie obraził.
No, bardzo to jest, uważam jednak rzeczywiście słuszne, że pewne osoby zwracają panu uwagę na to, że to jest odwaga mówić tak dzisiaj. Tak, to jest odwaga. I ryzyko. Ale wie pani, ja w ogóle nie jestem tchórzliwym, nigdy w życiu nie byłem. Jest mi bardzo przykro. Także jeśli od pani to słyszę, że mówienie prawdy wymaga odwagi. Wolałbym tylko, żeby wymówienie prawdy, głoszenie prawdy wymagało uczciwości i wiedzy. Mm-hmm. Natomiast sytuacja jest taka, że wymaga odwagi, ale to nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni. Kissinger musiał być odważny, żeby w pewnym momencie powiedzieć, trzeba skończyć tą beznadziejną, absurdalną wojnę w Wietnamie, bo ona jest nie do wygrania. Ja ostatnio czytałem poważną książkę, bardzo poważnej amerykańskiej uczonej politolożki, jak to się teraz mówi, która pokazuje, jak zakłamane były media pod wpływem pewnego terroru politycznego w Stanach Zjednoczonych na początku lat 60., że głosiły, że można wygrać wojnę w Wietnamie, pomimo że ci, którzy dopisali, wiedzieli, że to jest niewykonalne. Otóż nie chcę powiedzieć, że jest teraz tożsamość, ale jest wielkie podobieństwo pomiędzy głoszeniem tym, że można wygrać i zmiażdżyć Rosję na warunkach takich, prawda, że nie oddamy im ani im pieniędzy, mają zapłacić za wszystkie zniszczenia i tak dalej, a tym, co było wtedy. I no to trzeba być prawdomównym, bo jak ktoś swoje mądrości będzie zachowywał dla siebie, no to trudno dyskutować z innymi poglądami. Co do samego Franciszka, tak, niektórzy mają na niego papieża. Tak. Pretensje o to, że nie powiedział więcej, że nie potępił Putina. On potępił, może potępił już, nie tak. Wymieniając nazwisk i krajów, ale przecież wiadomo, po czyjej stronie albo po stronie jakiej prawdy, jakiej rzeczywistości jest papież. Więc ja się nie dziwię tego typu atakom. No, po prostu z politowaniem na nie patrzę, bo to dowodzi braku argumentów ze strony tych tak zwanych polemistów. Powiedziałem, co myślę o Putinie, Kremlu, Rosji, tym najeździe. Natomiast mówię także, co myślę o kosztach tego koszmarnego konfliktu i szukam sposobu, jak z tego wyjść. I na tych płaszczyznach proponuję dyskusję, a nie na takich, na jakim to lobby pod tym amokiem, będące pod wpływem tego amoku wojennego, próbuje tę dyskusję narzucać. Dlatego mój plan pokojowy, dzisiaj powiedziałbym, się składa z następujących punktów. Powtórzę. Po pierwsze, ogłosić zawieszenie broni, skorzystać z najlepszej okazji, jaką tutaj można stworzyć. I takich okazji już było parę. Wizyta jednego wielkiego, drugiego polityka, tu czy tam skłonienie do tego obu stron. Jednak pewne rozmowy trwają. Ja nie wiem, czy pani zwróciła uwagę na ciekawostkę, że powiedziano, Moskwa została poinformowana na wiele godzin przed faktem, że Biden jedzie pociągiem do Kijowa. Dla mnie to nie była żadna taka wielka niespodzianka, bo ja byłem przekonany, że on będzie w Kijowie, przyjeżdżając do Polski. Nawet nie wiem, czy ta wizyta w Polsce nie była po to, żeby uzasadnić ten wielki niby szok, że sobie pojechał do Kijowa. Są pewne kontakty i w każdej sytuacji praktycznie można spróbować doprowadzić do negocjacji. Znowu historycy powiedzieliby nam, pokazali nam wiele takich możliwych przypadków. Co nie oznacza, że należy Rosji wybaczyć i pozostawić sprawę tak, jak Moskwa sobie to wyobraziła. Dlatego też powiadam, mają ludzie przestać się zabijać, ma dojść do rozejmu, mają wejść tam pośrednicy z Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej, żeby monitorować to, a równocześnie tak, ma być jasne, że nie ma mowy o zniesieniu sankcji ekonomicznych nałożonych na Rosję. Dalej, one mogą być zaostrzone tak długo, nie jak będzie tak, jak chce ten czy inny redaktor albo polski czy amerykański polityk, tylko tak długo, jak nie dojdzie do porozumienia Kijów-Moskwa. I nie dyktujmy im warunków, nie podpuszczajmy im. Przecież niewiele po rozpoczęciu tego najazdu Zełenski był blisko rozpoczęcia negocjacji z Putinem. Była sytuacja, kiedy powiedziano, tu zawieszamy walki, tu ma być tak, sprawę Krymu traktujemy trochę
Inaczej negocjujmy. Aktywnie zachowywał się w tej sprawie także turecki prezydent Erdoğan. Pod wpływem Zachodu, także Polski, który wcale się tam tak bardzo nie słucha, jak się tutaj niektórym u nas w kraju wydaje, mówię tam, zarówno w Kijowie, jak i w Londynie czy Waszyngtonie, zniechęcono do tego Kijów, co nie oznacza, że rwała się, parła do tego Moskwa, ale należało ich popychać do tych negocjacji. Przecież u nas jest o tym dosyć chyba cicho. Wymieniono kilkanaście tysięcy więźniów wojennych, jeńców, których wzięli Rosjanie Ukraińców i Ukraińcy, którzy wzięli w walkach Rosjan. Trwają między nimi negocjacje, oni potrafią sobą rozmawiać, zwłaszcza, że bardzo często nie potrzebują tłumacza. Mówią tym samym językiem rosyjskim. I teraz ten tak zwany wolny, liberalny Zachód w imię jakichś idei walczy o to, żeby, powtórzmy, nie zostawił już kamień na kamieniu. Chyba. Ale to musi pani mi udowodnić, albo inni. Nikt mi tego nie udowodni, bo to jest nieudowodnialne. Albo ja się mylę. No ale to proszę mi to wykazać. W rzeczywistości zamysł Putina jest szaleńczy, że on zamierza najechać na Polskę, na państwa bałtyckie i na wszystkie inne, że czołgi rosyjskie będą, prawda, przejeżdżały pod Łukiem Triumfalnym i parkowały, nie wiem, pod Bramą Brandenburską, tak jak w 1945 roku. A ja uważam, że to jest kolosalny absurd, że taka myśl nikomu choremu do głowy nie przychodzi. Jak ktoś mi powie, tak, panie profesorze, ale nazajutrz czy w dniu rocznicy Miedwiediew, kiedyś premier, kiedyś prezydent, człowiek Putina, powiedział, że trzeba tak tym Ukraińcom dosunąć, żeby ich armia cofnęła się aż do granic polskich. On mówi takie bzdury, a inni po naszej stronie mówią inne bzdury. Niestety w tym czasie słyszy się także bardzo wiele bzdur. Natomiast jeśli w rzeczywistości Rosja miała zamiar, albo teraz jeszcze dalej ma zamiar zaatakować Polskę, to ja się przyznaję, że nie mam racji, że się myliłem. To w takim razie należy zwiększyć wydatki tak zwane obronne, bo teraz one już by były naprawdę obronne, nie do 3, jak to już jest ustawowo przesądzone. Ale już 4 przecież mają. Czy 4, jak zapowiedział premier Morawiecki, albo jeszcze więcej, żeby na nas nikt nie mógł napaść. Ale ja uważam, że to jest absurd. Nikt na nas nie chce napaść. Wobec tego, dlaczego dzieje się to, się dzieje? Bo są złe emocje, albo o to zabiegają właśnie grupy interesu, którym to się bardzo po prostu opłaca. I jak teraz słyszę, że zbrojenia to jest coś dobrego dla gospodarki. Słyszała pani o tym? Oczywiście, że słyszałam. A to jeszcze pani powiem, o czym pani nie słyszała. Bo ja ostatnio przeczytałem zdanie wybitnego skądinąd polskiego uczonego, że to jest dobre dla gospodarki, bo także na przykład tam, gdzie stacjonuje w bazach armia amerykańska na ziemi polskiej, rozkręciła się koniunktura, usługi, hotele, restauracje. Zapomniał ten profesor dodać, że także agencje towarzyskie, w których zatrudnione są głównie piękne, młode Ukrainki. No może my tego nie widzimy jeszcze w statystyce produktu krajowego brutto, bo jest to głównie szara strefa. Ale sarkazm na bok. Nie tak się rozkręca, droga pani doktor, koniunktury. Jeśli mamy dodatkowe miliardy z pieniędzy podatnika, co tym podatnikom patrząc w oczy trzeba mówić? Wy za to płacicie, zapłacicie jeszcze więcej. To jest nieuchronne. Nie można bez przerwy zadłużać się, żeby finansować rosnące wydatki wojskowe, militarne, nazywane obronnymi. To trzeba powiedzieć uczciwie, i od tego są już ekonomiści. Mając na przykład, gdybyśmy mieli 100 albo 1% PKB, to jest ponad 30 miliardów złotych na boku, to podobne efekty w sensie zatrudnienia, koniunktury, płac, wynagrodzeń, otoczki sektora usługowego, jak z wydatków zbrojeniowych, wojskowych, mamy z wydatków ekologicznych na walkę z ociepleniem klimatu. Tylko że jeszcze mamy pożytek. Przy okazji nikt nie zginie na froncie, tylko więcej z nas przeżyje, albo naszych dzieci i wnuków przeżyje, bo się nie usmażymy wskutek trwającego ocieplenia klimatu. I pokazuje też w tej książce, że o ile na krótką metę średnią, ona teraz trwa, my liczymy to czasami na dnie, czasami na miesiące, teraz już na lata, bo pierwszy rok wojny minął, to jest eskalacja. I ta eskalacja już ma miejsce. Na razie tylko na Ukrainie. Wielka duma, że pierwsze 4 niemieckie Abramsy z Polski już są na ziemi ukraińskiej. Nawet pan premier znowu poleciał, prawda, pojechał pociągiem
Wszyscy dzisiaj jeżdżą pociągiem, znaczy wszyscy politycy, którzy tam jeżdżą do Kijowa, żeby znowu spotkać się z prezydentem Zełenskim. Okej, ale to jest eskalacja, która dokonuje się cały czas wewnątrz Rosji. Ja tylko chcę podać przykład, bo chciałbym, żebyście Państwo dobrze mnie zrozumieli. Ja słyszę, czytałem, nawet tak, że wyszło to spod pióra, no, gdzieś się pewnie mówi, spod komputera, byłego amerykańskiego generała o znaczącym nazwisku. To czytałem w The Economist. Że Rosja może, że Ukraina może pokonać Rosję jeszcze w tym roku kalendarzowym, w tym 23. I łącznie z radami, jak ma to zrobić? Ma zaatakować w sposób zmasowany przy naszej natowskiej pomocy, nie ludzkiej, ale militarnej i finansowej, zbrojeniowej, amunicja, sprzęt, dwa korytarze. Pierwszy, ten, który idzie od Donbasu przez Mariupol, brzegiem Morza Azowskiego na Krym, i drugi most, tą dumę Putina, jak zbudowali sobie po przy zawłaszczeniu, zaanektowaniu, inni powiedzą przywróceniu Krymu do Rosji. Otóż jest prawdopodobne, moim zdaniem, ja się znowu na tym nie znam, ale to sobie potrafię wyobrazić, że oni niszczą ten most, Ukraińcy, używając broni i sprzętu, którego my, w tym Polska bardzo aktywnie, bo to wszystko przechodzi przez nasze terytorium, dostarczyliśmy. I w tym momencie Rosja wykonuje odwet. Tak jak za próbę zniszczenia tego mostu wykonała odwet w postaci rakietowego ataku na sieć energetyczną. I atakuje, tak, atakuje wschodnio-południową część terytorium polskiego, okolice Przemyśla, Rzeszowa, granicy polsko-ukraińskiej, gdzie są te huby, centra logistyczne, gdzie te niemieckie czołgi, amerykańskie czołgi, brytyjskie haubice, amunicję amerykańską przeładowywuje się i wysyła na Ukraińcę. Rosjanie nie będą czekać, aż to dotrze na linię frontu, żeby zadać im kolejny cios, tylko zaatakują to tam, gdzie będą mogli. I to gdzieś może być tu. I będą mówić, bo wyście nas zaatakowali. My powiemy nie. Naszych żołnierzy tam nie było, ale jest tam wasza logistyka, wasz sprzęt, wasze pieniądze, wasze idee, wasze poparcie, wasza polityka. To wy zniszczyliście nasz most. Bo oni mówią, most jest na pewno ich. Krym nie jest ich, ale most jest ich. I to jest część Rosji. W tym momencie NATO zaatakuje Rosję i Rosja zaatakuje NATO. Ja po prostu chcę pobudzić wyobraźnię, bo wtedy będziemy już w zupełnie innej fazie i ktoś powie, a mówił pan, że to jest nonsens. Tak. To, że Rosja zaatakuje, ja wiem, Polskę albo Czechy, albo inny kraj wschodnio czy zachodnioeuropejski, albo Finlandię, to jest absurd. To jest bardzo dziwne dla mnie, że ci pragmatyczni ludzie Finlandii też się dali tak zamanipulować tym emocjom, że obecnie większość jest za przystępowaniem, a przynajmniej kilka miesięcy temu była do NATO, bo być może, że teraz mają refleksję, a tak na dobrą sprawę, po co nam to, bo pierwsza rzecz, której się od nas zażąda, to żebyśmy wydawali na zbrojenia nazywane obroną co najmniej 2% PKB, a może dalej wydawać je na szkolnictwo, na edukację, której poziom jest najlepszy obok Singapuru czy niektórych innych państw na świecie. Ja też jestem za tym, żebyśmy wydawali na edukację, a nie na amerykańskie czołgi, aczkolwiek rozumiem rzeczników amerykańskiego kompleksu militarno-przemysłowego także w polskiej polityce, w polskich mediach i w polskich naukach społecznych, że oni są zainteresowani w tym, żebyśmy wydawali na te amerykańskie czołgi. Dlatego, że jaka jest skala agentury wpływu tutaj, to ja nie wiem, ale to, że działają wszystkie służby na wszystkich frontach, co nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. I dlatego jak się ktoś myli, a ktoś nie ma racji, także w sprawach, o których my tutaj dyskutujemy, może inaczej. Jak ktoś ma zdanie inne niż ja, to ja się po raz enty zastanawiam, może ma rację. Może ja się mylę. Ale jeśli zweryfikuję myśleniem logicznym, opartym o twarde, zweryfikowane tak fakty, o dobrą interpretację teoretyczną, że jednak ja mam rację, 2 razy 2 jest 4, to dlaczego ona mówi, że jest 5? To wtedy taka ona, czy taki on, stoi pani redaktor w obliczu paskudnej alternatywy. Albo się myli, albo kłamie. Otóż wśród zawodowców, dziennikarzy, polityków, ekonomistów, uczonych, technokratów, wstyd się mylić. Nie wypada.
A ponadto jak się ktoś myli, to niech się przyzna do tego, jak przejdzie na oczy, że się mylił, a nie brnie w podtrzymywanie, że to on czy ona ma rację. Ale wielu tych, którzy nie mają racji, po prostu oni kłamią. I wtedy wracamy do tego, o czym już mówiliśmy. Dlatego, że są skażeni ideowo, to jest kwestia idei czy też interesów. Czym się to po prostu opłaca? Wielu ludziom opłaca się mówić, pisać i robić to, co mówią, piszą i robią. Trzeba zrozumieć dlaczego. I wtedy, jak się zrozumie, to dalej można się z tym nie zgadzać. I to czasami wymaga odwagi. Mało było odważnych mówić Bushowi, Blairowi i niektórym może także tu w naszej Warszawie. Mylicie się. Jest nieprawda, że Hussein ma broń masowego rażenia. Tu chodzi o dostęp do bliskowschodnich zbóż ropy naftowej, co dzisiaj przyznają także amerykańskie służby specjalne. Tylko, że dzisiaj to jest 20 lat po tym, jak doszło do inwazji Iraku, gdzie też zginęła masa ludzi. I jak sama Albright się zgodziła, bo nie dyskutowała z faktami, dużo, dużo więcej niż obecnie ginie na Ukrainie. I ona uważa, że to było tego warte. A ja uważam, że nie. Natomiast z punktu widzenia amerykańskiego kompleksu militarno-przemysłowego, jego zaplecza politycznego i medialnego, a także lobby energetycznego, tak, to było tego warte. Te życia mało się liczą. To powiedział inny znaczący człowiek. Ostatnio o nim mniej słyszymy, bo mamy inny problem na pierwszym planie, przynajmniej w naszej części świata. Mówię o szefie Światowej Organizacji Zdrowia. To jest też polityk etiopski, zresztą z tej prowincji Tigraj, gdzie doszło w ostatnich latach do tego krwawego starcia pomiędzy tamtejszymi miejscowymi rebeliantami czy bojownikami, a władzą Addis Abeby. Skądinąd premierem Addis Abeby, który walczył z częścią ludzi w swoim kraju, aczkolwiek nieco wcześniej został pokojowym laureatem Nagrody Nobla. Otóż szef WHO powiedział, że ma takie wrażenie, jakby to kolorowe życie mniej się liczyło niż to białe. Ja też mam takie wrażenie. Jakoś inaczej się liczą te ofiary, jeśli to są ludzie z naszej części globu, jeśli to jest ludność tej naszej wielkiej, prawda, demokracji, tak zwanej demokracji, czy jak niektórzy powiadają, hipokracji białego człowieka, a w tym Jemenie, a w tej Etiopii, czy wcześniej od niedostatków szczepionek i opieki zdrowotnej w tej kolorowej Afryce, czy południowej Azji, jakby to było trochę mniej. To jest koszmar, pani redaktor. Wspomniałem, że byłem ostatnio w Afryce. No to przedostatnio, jeszcze w październiku byłem w Czadzie. Jeden z najbiedniejszych krajów na świecie. To potem też napisałem artykuł do wspomnianej Rzeczpospolitej z Donbasu do Czadu. Okazuje się, że broń z Donbasu i amunicja trafia w ręce Boko Haram nad jeziorem Czad i ci bojówkarze islamscy, bandyci. Oni kontrolują ten region. Tam nie mogłem nawet pojechać, bo bym już stamtąd nie wyjechał. To jest kontrolowane po prostu przez dżihadystów islamskich i oni mają broń, która jest przemycana przez fachowców, których nie brakuje. To jest ta najbrudniejsza część tej rzeczywistości, o której my w ogóle najmniej wiemy. My na przykład wiemy, ostatnio jest bardzo głośno, ilu to, choć też dokładnie ilu, to nie wiemy, przynajmniej ja nie wiem, najemników, w tym przestępców, jest zaangażowanych w walce po stronie rosyjskiej, antyukraińskiej, w ramach tak zwanej grupy Wagnera. Ale czy ostatnio ktoś, nawet tak znakomite tytuły, jak choćby Rzeczpospolita, którą pani wspomniała, pisze, ilu jest przestępców zaangażowanych w walce antyrosyjskiej po stronie ukraińskiej? Przecież na samym początku wojny specjalnym rozporządzeniem zwolniono setki, a potem może i tysiące więźniów, kryminalistów, w tym także zabójców, z ukraińskich więzień pod warunkiem, że idą na front i po odbyciu służby wojskowej uzyskują wolność. Chyba, że zanim odbyli tę służbę wojskową na froncie, to stracili nie tylko wolność, ale życie. Więc o tym się nie mówi. Nie mówi się o różnych paskudstwach po obu stronach, dlatego że to jest wojna, pani redaktor. To jest brutalna wojna i to nie jest wojna, w której po jednej stronie są szlachetni mężczyźni i dżentelmeni, którzy bronią słusznie swojej ojczyzny przed brutalnym, morderczym najeźdźcą, który łamie prawa ludzkie i popełnia zbrodnie,
tylko cały czas obwiniając, kogo trzeba, Rosję, Putina, Kreml, paskudstwa dzieją się po obu stronach, bo wojny są paskudne, one są potworne. Obejrzałem, nie tylko ja, a jak Państwo nie widzieliście, to obejrzyjcie, póki są na Netflixie. Dwa znakomite filmy. Przy czym ten najznakomitszy, Na Zachodzie bez zmian, oparty o powieść Remarka, to w ogóle powinni dzisiaj obejrzeć wszyscy. No, niech pedagodzy zdecydują, młodzież od którego wieku, bo film jest bardzo brutalny. Jest niemiecki żeby film, pokazać okrucieństwo wojny. Bo to zabijanie się przez tych chłopaków francuskich i niemieckich bez sensu przez lata. Podczas I wojny światowej w tych okopach Lumière trochę kojarzy się z tym, choć mało wiemy, mało widzimy przez ten medialny jazgot obecnie w tych okopach w Bachmut. A potem obejrzałem film, też niezły. Tam są zwłaszcza dwa epizody znakomicie nakręcone, Spielberga, Saving Sergeant Ryan o II wojnie światowej. Kiedyś ktoś nakręci takie filmy o wojnie na Ukrainie. Więc ja bym wolał, żebym miał jak najmniej materiału do przypominania następnym pokoleniom, jak strasznie się niektórzy mylili, że dopuścili do eskalacji tego konfliktu. I to jest ta krótka meta. A na dłuższą metę to uważam, że brnięcie w ten konflikt powoduje to, że jest coraz mniejsza szansa, aby w sposób demokratyczny i pokojowy skutecznie zapobiec przegrzaniu klimatu. My już spaliliśmy w roku 2022 więcej węgla niż w jakimkolwiek roku poprzednim, a powinniśmy spalać go coraz mniej, bo to jest główne źródło emisji gazu cieplarnianego, dwutlenku węgla, które przyczynia się do ogrzewania klimatu, który kumulując się procesowo na dłuższą metę oznaczałby zagładę ludzkości. I ten lot ćmy do ognia trwa. I teraz w każdym kraju, w naszej fajnej Polsce, ale również w wielu innych, czasami niefajniejszych, a czasami może trochę, ja wiem, w Norwegii czy w Nowej Zelandii, też słychać, że nie ma środków na zieloną transformację tyle, ile powinno być, no ponieważ trzeba bronić się, bo barbarzyńcy, prawda, u bram miasta. Otóż gdyby oni byli u bram miasta, to oczywiście są rzeczy ważne i ważniejsze. Natomiast ja uważam, że trzeba przesuwać środki z nakładów zbrojeniowych, tak zwanych obronnych i przestać nakręcać spiralę zbrojeniową, odwrócić ją i przesuwać je na działania pokojowe, zwłaszcza walkę z ociepleniem klimatu, a także inwestycje infrastrukturalne i w kapitał ludzki, które mają podnosić nasz standard życia. Ale na razie mam takich polityków, którzy wolą kupować zagraniczną broń i podnosić standard życia tam, a nie u nas, a nasi obywatele przez tych polityków traktowani jako wyborcy godzą się na to, bo bez przerwy im się mówi, że tak trzeba. Ulegli temu amokowi, tym emocjom. Tak, pan też tutaj podaje dane udziału wydatków PKB i porównuje chociażby na wydatki na zdrowie PKB Szwajcarii, gdzie to jest 11,3% i Polska 6,5%. No i tam w Szwajcarii na obronę 0,7%. No wiadomo, kraj akurat neutralny. A tutaj ma, jak pan premier Morawiecki zapowiedział. Pani redaktor, pani powiedziała, słucha pani słowa, kraj neutralny. Zmiałkowałem tylko Finlandię, no to jeszcze dorzućmy tak. Szwecję, ale w tygodniku, który ja najbardziej cenię sobie, bo uważam, że pomimo swoich dewiacji, trochę takich neoliberalnych sympatii, jest to najlepsza gazeta na świecie, The Economist, ostatnio czytałem wezwanie, żeby te dwa ostatnie znaczące kraje nasze europejskie, które są neutralne i na tej neutralności zbudowały najwyższy standard życia swoich ludzi, Szwajcaria i Austria, porzuciły tę neutralność i też przystąpiły do NATO. No tak, niech wszyscy przystąpią do tego NATO. Ta Szwajcaria, która żyje tą neutralnością przez tyle lat. Gdzież ten rozsądek? O co tu chodzi? Co tutaj się dzieje? Te dane, które pani teraz cytuje, ja jeszcze ich nie opublikowałem, to ujrzy światło lada dzień, ale co tam jest ciekawego? Ja porównuję sumę nadkładów na edukację i ochronę zdrowia w porównaniu do nakładów tak zwanych obronnych i jaka
jakie te nakłady w sumie na zdrowie i na wykształcenie, na edukację, o ile one są wiele razy, ile razy one są większe od wydatków tak zwanych obronnych wojskowych. I tu Polska prowadzi, to znaczy w tą złą stronę, jesteśmy na szarym końcu. U nas wydatki na, suma wydatków na zdrowie nasze i na nasze wykształcenie i wiedzę w porównaniu do wydatków obronnych jest najniższym współczynnikiem. A więc z czego jesteśmy tacy zadowoleni? Z tego, że za chwilę mamy być krajem, który będzie liderem, numer jeden wśród 30 państw NATO członkowskich, który wydaje najwięcej relatywnie, czyli w stosunku do PKB na tak zwaną obronę narodową, co zapowiedział premier Morawiecki. Gdzie jest opozycja, droga pani redaktor? Co ona na ten temat? To jest właśnie to, o czym mówię. Pani mówi o mojej odwadze, to ja powiem o ich tchórzostwie. Ale kiedyś zapytałem pewnej posłanki we Wrocławiu, będąc tam na wykładzie, dlaczego tak głosowaliście nad inną ustawą? Nad ustawą zwiększającą wtedy nakłady obronne, wydatki do 3% PKB. Ona właśnie mi odpowiedziała, podobnie jak pani pokazywała ten kontekst wcześniej. I panie profesorze, gdybyśmy się tylko wstrzymali, to by nas okrzyczano agentami Moskwy. A pan by chciał być agentem Moskwy. Ja nie chcę być niczyim agentem, bo ja niczyim agentem nie jestem, a jeśli już, to zdrowego rozsądku i humanizmu. Ale to trzeba mieć odwagę. Trzeba mieć odwagę, bo z tego, jeśli dojdzie do głosowania w Sejmie wniosek, jeśli będzie takie przedłożenie rządowe, żeby nadać rangę ustawową zwiększeniu udziału, udziały się sumują do 100%, jak tu rośnie do 4, to tu gdzieś musi spaść o 1 punkt procentowy, skoro tam do tej pory jest 3, co już i tak jest moim zdaniem za dużo. Jak dojdzie do głosowania w Sejmie, to ja bym chciał, żeby ci, którzy są, którzy uważają się za postępowych, że rzeczników postępu wśród tych przedstawicieli, wybrańców naszego narodu, zagłosowali przeciw, a już minimum, to też wymaga odwagi, powiedzieli chwileczkę, zanim każecie nam naciskać ten albo tamten guzik, to niech rząd powie, skoro udział rośnie z 3 do 4%, to udział czego spada o 1 punkt procentowy? Na naukę czy na kulturę? Na ochronę zdrowia czy na oświatę? Na dyplomację czy ochronę środowiska? Jak premier powie, barbarzyńcy u bram, musimy wydać kolejne 33 miliardy, 1% na wojsko, ale tniemy w związku z tym o tyle, o 10 miliardów na oświatę, o 10 miliardów na kulturę, o 10 miliardów na to i na inne sfery kapitału ludzkiego, to wtedy niech Sejm i Senat zagłosuje i niech wyborcy słyszą, jak stoi pytanie, a ludzi się oszukuje, a ludzi się okłamuje, bo mówi się, że tak musi być, tylko nie mówi się, że płacimy za to w postaci wyższej inflacji. Ta inflacja już mogła być nie 17%, a 7%, gdyby nie te fanaberie wojskowe. Zapłacimy większe podatki. Na razie nikt nie mówi o podniesieniu podatków, ani koalicja, ani opozycja, bo są kolejne wybory. Trzeba zamanipulować społeczeństwo tak, aby albo utrzymać się u władzy, jeśli się u niej jest, albo ją utrącić, jeśli się jest w opozycji. A po wyborach zobaczymy. Na razie trzeba dojść do władzy, bądź się u niej, przy niej utrzymać. I ta gorąca wojna na wschód od nas stała się elementem tej zimnej wojny domowej w Polsce. To cuchnie ta polityka. Pani tego swądu nie czuje? Czuję. Dlatego pana profesora zaprosiłam. Bo takich głosów moim zdaniem brakuje. Ja bym chciała, że ponieważ pan profesor śpieszy się, żebyśmy przeszli też do pytań naszych widzów i patronów, ale na koniec powiedział pan też i o inflacji. Doskonale nazwał pan ten rozdział o inflacji jako opóźniona faktura za pandemię i przedpłata za wojnę. To no to o tej przedpłacie przed chwilą powiedział pan, tak. To nie jest tak, że my za to nie zapłacimy, że my tego nie odczujemy w tych naszych kieszeniach. My. Ludzie, najzwyczajniejsi ludzie polskich miast i wsi. My już to po części te koszty pokrywamy w postaci inflacji i drożyzny. Inflacja spadnie, to znaczy tempo wzrostu cen pójdzie w dół, choć nie tak szybko, nie tak wcześnie, jak to zapowiadają niektórzy politycy czy ekonomiści, ale drożyzna pozostanie.
Ale po drugie, my zapłacimy za to, tak jak powiedziałem, podwyższonymi podatkami. Tylko, pani redaktor, trzeba sobie wyobrazić o skali tego przedsięwzięcia. Jeden punkt procentowy VAT-u, zaokrągle dla uproszczenia, żeby nie komplikować, tylko ułatwić sobie rozumowanie. Jeden punkt procentowy VAT-u, proszę państwa, to jest około 10 miliardów złotych. Więc jeśli rząd ten i opozycja nie oponuje, chce zwiększyć wydatki kolejne ponad 30 miliardów, to powinna powiedzieć tak, kochani, a równocześnie podnosimy wam VAT z 23 do 26% na wszystko, tam gdzie jest ta stawka podstawowa. I teraz trzeba przyjąć założenie, bo ekonomista powie, czuły, chwileczkę, jak tak władza podniesie VAT, to wielu z nas nie będzie stać na to, żeby pewne rzeczy kupić, wobec tego obroty spadną, wobec tego to nie będzie 30 miliardów. Tak, to może doprowadzić do recesji, to może doprowadzić do zwiększenia bezrobocia. O tym politycy nie mówią. Oni tylko mówią o tym, że oni walczą o wolność, demokrację, bo jak oni nie będą walczyć, to my stracimy wolność i demokrację. To jest po prostu nieprawdą. A co do tego, że to jest opóźniona faktura za pandemię, no to wtedy mogliśmy o tym dyskutować, ale pamięta pani redaktor, bo ja dobrze pamiętam, ilu mówiło, że to jest w ogóle jakaś nowa ekonomia, nowa doktryna ekonomiczna, nowa teoria, że można, proszę, pompować pieniądze do gospodarki, jak się mówi obiegowym językiem, je drukować i nie ma, drukować i nie ma inflacji. Bo zamrażano różne formy działalności gospodarczej. Bo nie mogliśmy kupić biletu lotniczego do Madrytu albo wycieczki na Wyspy Greckie. Bo nie mogliśmy pójść do opery na Nabucco czy do teatru na spektakl Jandy. Do kina nie mogliśmy pójść, do restauracji nie mogliśmy pójść i te pieniądze zostawały w naszych kieszeniach. A my je mieliśmy, a równocześnie państwo i słusznie szybko pomagało różnym przedsiębiorcom i gospodarstwom domowym w wyjątkowo trudnej sytuacji, bo zaatakowała nas pandemia. Nie było czasu na wyszukiwanie bardzo precyzyjnych instrumentów, żeby pieniądze nie wyciekły. Nie wiem ile. Myślę, że 10 do 20% pieniędzy trafiło tam, gdzie wcale nie powinno trafić, bo daliby sobie ci przedsiębiorcy, czy ta ludność radę bez tej pomocy państwowej. I wpakowano miliardy pieniędzy do gospodarki. Teraz, kiedy ona się znowu zliberalizowała, bo otworzyliśmy te kina, te restauracje, te linie lotnicze, te teatry, my poszliśmy z tymi pieniędzmi na rynek. No co by pani zrobiła, jakby pani prowadziła restaurację tutaj gdzieś obok? Jakby widziała pani, że przychodzą ludzie, bo przedtem było zamknięte i są skłonni wydawać pieniądze, no to przecież to jest normalny zmysł biznesowy, że podnosimy ceny. Wobec tego poszły w górę ceny biletów lotniczych, ceny restauracji, ceny czynszów, ceny wszystkiego prawie że innego, bo przy okazji poszły w inne mechanizmy. Rosną ceny, to my żądamy podwyżek płac. Rosną płace, to płace są elementem popytu, który napędza, ciągnie ceny w górę, ale to jest dla producentów element kosztów, który pcha koszty w górę i oni to przenoszą na ceny. I teraz już jest ta spirala płac i cen, ona może się rozkręcić, a w warunkach znowu cyklu politycznego, tej fazy przedwyborczej, bardzo trudno jest ją stłamsić. Więc to zostało przesunięte w czasie i w jakimś stopniu to, że mamy inflację mierząc miesiąc do tego samego miesiąca zeszłego roku ponad 17% w naszej Polsce, bo gdzie indziej w obszarze euro jest to ponad dwukrotnie mniej. A w jeszcze niektórych innych krajach, ja wiem, tak różnych jak Chiny czy Japonia, jest jeszcze bardziej, bo aż czterokrotnie mniej. I w tym sensie jest to opóźniona faktura za pandemię i przedpłata za wojnę, ale dodam tu już jako ekonomista, to nie wyjaśnia w pełni tak wysokiej inflacji. Gdyby nie błędy polityki gospodarczej, tej formacji, bo nie tylko rządu, ale formalnie niezależnego od tego rządu Narodowego Banku Polskiego, to ona mogłaby być już niższa. Dlaczego mówię formalnie? Bo Polski Bank Centralny, NBP, jest chyba najbardziej obok nowozelandzkiego instytucjonalnie niezależnym bankiem centralnym. On odpowiada tylko przed Bogiem, który może się nie przejmować, bo nie wiem, czy wierzą wszyscy tam, i przed historią, którą sobie może lekceważyć, ale nie powinien nas sobie lekceważyć. Natomiast kierownictwo tego banku, zwłaszcza jego prezes, jest całkowicie dyspozycyjny w stosunku do partii rządzącej i jej przywódcy. Wobec tego formalnie to jest niezależny bank centralny, a realnie to on jest bardzo zależny. I oni razem, i ta polityka rządowa, budżetowa, podatki, wydatki, transfery, i ta polityka banku centralnego, rezerwy, stopy procentowe, kurs walutowy, ona przyczyniła się do tego, że inflacja w Polsce jest dużo wyższa niż mogłaby być
gdyby ta polityka była poprawna, bliższa optymalnej, daleko jej do tego. Znowu, po części ze względów politycznych, a po części ze względu na ignorancję merytoryczną. Ja bym chciał, żeby była wszędzie, gdzie tylko się da, demokracja, ale wsparta technokracją, merytokracją. A widzę, że są różne kraje, wspaniałe takie jak USA albo nasza Polska, gdzie mamy demokrację, choć ona trochę kuleje tu i tam na różne sposoby, tylko nie starsza właśnie tej merytokracji, tej technokracji, a paradoksalnie zdarza się ona gdzie indziej, gdzie z kolei nie rozumiemy, nie lubimy reżimów politycznych. Na przykład, no, zacznijmy od Chin. To jest zdecydowanie system niedemokratyczny, ale jest zdecydowanie merytokratyczny. Tam rządzi technokracja. To nie jest żaden idealny system, ale od strony gospodarczej należy porównywać jego efektywność na przykład z Indiami. Tu 1 400 000 000 ludzi, tam 1 400 000. 30 lat temu, jak tu się rozsypał realny socjalizm, przez niektórych bez sensu nazywany komunizmem, PKB na mieszkańca, ten dochód narodowy w Indiach, był nieco wyższy niż w Chinach. Obecnie w Chinach jest ponad 3 razy wyższy niż w Indiach. To się bierze z systemu i polityki, którą przez 30 lat tam uprawiano, a teraz możemy potępiać wiele aspektów polityki czy innych stron sfer rzeczywistości chińskiej, której nie lubimy. Ale mówiąc o sytuacji geopolitycznej, no to dodam tu, żebyśmy czasami nie skończyli bez tego wątku, że pamiętać, że tę zimną wojnę, zwłaszcza w formie protekcjonizmu handlowego, i zimnej, i wojny handlowej USA wypowiedziały przede wszystkim Chinom. I dzisiaj pani wspomniała, 3 potężne punkty na mapie, na globie. USA, Rosja, Chiny. No, 4. to jest Unia Europejska. A Stany, Wielka Brytania jest bardziej po stronie Stanów Zjednoczonych niż Unii, którą opuściła. Ale trzeba zawsze brać do tej rozgrywki jeszcze pod uwagę Indie. To jest bardzo znaczący kraj. A także w jakimś stopniu parę państw innych, które to wspomnieliśmy, jak Brazylia czy Południowa Afryka, albo których nie wspomnieliśmy, jak Nigeria, gdzie mamy za chwilę wybory prezydenckie, czy Indonezja, która niedawno gościła G20. Ten świat przyszłości musi być światem wielopolarnym, wielobiegunowym i nie będą Stany Zjednoczone dominować. Nie będzie żadne państwo, tak zwany wódz tej demokracji, jak oni twierdzą, ze swoją częstą hipokryzją dominował w tym świecie i nie będą to również Chiny. A już oczywiście nikt nawet nie myśli o tym, żeby mogła to być Rosja. Natomiast skutkiem tego wszystkiego będzie to, że wzmocni się, pogłębi współpraca chińsko-rosyjska, co będzie przewrotnym efektem zamysłów tego Zachodu, w tym NATO, ze Stanami Zjednoczonymi na czele. Moim zdaniem w tę stronę zbiega ten proces i on może być pokojowy. On może być i powinien być coraz bardziej pokojowy i opierający się o współpracę, tylko trzeba się podzielić odpowiedzialnością i korzyściami, a nie podsycać do siebie nawzajem wrogość, bo to w rzeczywistości może doprowadzić do dużo większego kataklizmu niż ten, o którym mówimy w naszej części świata. Panie profesorze, jak spotkaliśmy się, to pan powiedział, ale o co, ile to czasu będzie trwało, około 2 godzin, o czym my będziemy mówić? I jeszcze by było tyle tematów jeszcze, ale niestety pan będzie za chwilę musiał opuścić nas. A mamy tutaj pytania i pytania patronu naszego programu, czyli Fundacji FAIR, czyli Fundacji na Rzecz Uczciwej Bankowości. I jest tutaj kilka pytań, ale może to chociaż na jedno. Tak, najtrudniejsze. No nie wiem, które będzie najtrudniejsze. No na przykład pierwsze. Przy większości udzielonych kredytów gotówkowych banki pobierają oprocentowanie od prowizji, mimo że jest to niezgodne z prawem. Jak pan uważa, dlaczego że to jest możliwe? I drugie, obecnie wiele osób posiadających kredyty ze wskaźnikiem WIBOR szuka firm pomagających przy obniżeniu rat. Dlaczego w większości państw Europy Zachodniej jest stałe oprocentowanie, a w Polsce musimy mierzyć się z dużym wzrostem rat, czego przyczyną są zmienne stopy procentowe przy większości kredytów? No cóż, to musi pani redaktor zaprosić mnie na zupełnie inną, nową rozmowę, abyśmy porozmawiali sobie o tym, jak funkcjonuje sektor finansowy i bankowość w szczególności, bo ja też wyjaśniałem, to nie jest tak, że ja znam odpowiedź na wszystkie te pytania. Ja dzisiaj wyjaśniałem telefonicznie z bankiem, w którym mam kartę, skąd jest tak wielka, 4,5% opłata za pobranie gotówki z bankomatu. To wyjaśniono mi, że z tego powodu, że to był bankomat uniwersalny, a nie należący
do tego banku. Więc ja to potępiam, ja się z tym nie zgadzam, uważam, że są to niegodziwe praktyki i od tego jest państwo, żeby tego typu sprawy regulować, co powinno być normalną praktyką bankową, a co jest niedopuszczalne, ale ze względu na różne wady funkcjonowania tej obecnej administracji rządowej, łącznie z tym, że wielu z nas, także fachowców, nawet nie wie, jak się nazywa minister finansów, mamy taką sytuację, jaką mamy, że jest wiele nieprawidłowości, których przykłady pani podaje. Jeśli to są nieprawidłowości, choć też czasami to są kwestie dyskusyjne, to trzeba po prostu to wyprostować, chociaż miała ta władza dostatecznie wiele czasu, żeby to zrobić. No właśnie, i były też obietnice co do tych spraw frankowych też w wyborach prezydenckich. I jeszcze pytanie, może bo już nie zdążymy od widzów, szybko jeszcze pytanie naszych patronów. Szybko, ale teraz znaleźć ich nie mogę wśród licznych papierów. No, mam. Jak pani nie, nie może Nie, znaleźć. Już nie mam, znalazłam. Nie, jeszcze nie wypuszczę, jeszcze 5 minut mamy. I pytanie ojca Michała Krzemienia. Szanowny panie profesorze, który według pana rząd od 89 roku najbardziej dbał o najsłabszych, ubogich i wykluczonych społecznie? I co można w tym temacie by było jeszcze zrobić? Pozdrawiam pana i panią Monikę z szacunkiem. Jacek Krzemień, jest to ojciec Jacek Krzemień, ksiądz działający w Fundacji Siostry Chmielewskiej Bezdomnymi. No, tych rządów było już trochę. Także rozumiem, że teraz złośliwe, utrudniające studentom pytanie na egzaminie z nauk politycznych albo ze współczesnej historii Polski, bo może brzmieć: wymień co najmniej 10 premierów rządów Polski po 1989 roku i mało który licealista albo nawet student politologii na uniwersytecie potrafiłby to zrobić. A tak na serio, chociaż ktoś z państwa może uwierzyć, ładny mi na serio, każda sroczka swój ogonek chwali. Oczywiście, że były to rządy lewicowo-centrowe, według mojego rozpoznania sytuacja, sądzę, że jest profesjonalnie niezłe. I powiedziałbym, że z tych czterech, w których byłem, a więc rząd pana premiera Pawlaka, a potem Oleksego, a potem Cimoszewicza, a potem już Millera. W tym wieku Millera, to w kolejności to znowu się może komuś nie spodobać, ale ja już pani wie, że jestem odważny. Najbardziej rząd premiera Pawlaka. Tak, wtedy byłem wicepremierem, ministrem finansów, przewodniczącym Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i z ekipą koordynowałem tą politykę społeczno-gospodarczą. I również rząd premiera Oleksego. Ja to widziałem od środka i mogę to powiedzieć, także patrząc państwu w oczy, czyli w kamerę, czyli w oczy. Ci premierzy i znakomita część, większość polityków tamtej ekipy była autentycznie zatroskana o stan polskiej gospodarki i sytuację społeczną polskich rodzin. Myśmy w tych sprawach zdecydowanie więcej robili niż mówili, bo też mówiliśmy. Co nie oznacza, że inne rządy sobie tę problematykę lekceważyły. Ale jeśli już pytanie brzmi, kto najbardziej, to wskazałbym właśnie na te dwa rządy tego minionego już z górą 33-lecia, bo czas szybko leci, nie tylko naszego spotkania, ale także i historii. Wydaje się, że okrągły stół był rok albo dwa, albo trzy temu, a to pani redaktor już w tych dniach mijają 34 lata. 6 lutego 1989 też usiadłem do okrągłego stołu. Był trochę większy, bo to był taki narodowy mebel, na jaki nasz naród wtedy zasługiwał, tak jak i teraz zasługuje na dużo lepsze losy niż te, które mamy. Wiele się poprawiło, wiele jest do poprawy, ale jeśli jest w tym, co mówię, wciąż jakaś doza, może nie mała optymizmu, to ona się bierze z tego, droga pani redaktor, szanowni państwo, że wszystkie te problemy, o których tutaj mówię, one mają rozwiązanie, one są rozwiązywalne. Co nie oznacza, że są rozwiązywane i że będą rozwiązane, ale są rozwiązywalne. To nie jest dopust, to nie jest kataklizm. To nie jest to, że jesteśmy pod ruinami zawalonych domów, tak jak w tym tragicznym trzęsieniu ziemi ostatnio na południowo-wschodnich rubieżach Turcji.
większość tych nieszczęść, problemów, o których tu mówimy, jest zrobiona, spowodowana przez człowieka. I dlatego z tymi ludźmi trzeba rozmawiać, a niekiedy trzeba z nimi walczyć. Tylko ja wolę walczyć na słowa, a nie na takie czy inne czołgi czy moździerze. Panie profesorze, mam nadzieję, że nie żałuje pan, że przyszedł pan do naszego programu. Że co? Że pan nie żałuje, że przyszedł pan do programu. No ja nie żałuję, bo wiedziałem, że pani będzie mi zadawała trudne pytania, ale po pani oczach widzę, że pani nie żałuje, ale to też nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, żebyście państwo nie żałowali, że pani redaktor mnie tutaj zaprosiła. No to państwu dziękuję, że jesteście z nami, a pani, że pani mnie zaprosiła i tak to zrobiła, poprowadziła, że nie muszę tego żałować. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję państwu i jak zawsze czekam na wasze komentarze i wkrótce do zobaczenia.